szatan czy zeta. Dzień dobry. Walić? Nie boisz się tak wywalić? Nie, nie. No już tutaj trzeci rok jeżdżę i tak się uczę cały czas i trenuję. Na początku się bałem, ale teraz nie. Teraz już nie. Ano kiedyś człowiek jeździł, ale się tak nie wygłupiał. No ja też kiedyś jeździłem, ale zawsze marzyłem o tym, żeby na kole jeździć. No. A tu jest spokój, cisza, nie? Można potrenować. No. To już ci wszyscy mieszkańcy to mnie znają na pamięć. Ano, coś trzeba, czymś się trzeba zawsze zajmować. No. Fajnie jest. Tak. Lato, ciepło. Pojeździć motocyklem, dwusubem, nie? A co, miał pan motocykl też? Miałem. Miałem chyba 18 lat. Jak miałem chyba 16, to miałem taki motorower, komary. Komary były za moich czasów. W 60-tych latach. Też miałem MZ, Jawę 175, tą czerwoną. Co ja miałem też, tylko że CZ, tą nowszą. A CZ z jedną rurą, nie? Z jedną rurą, no. To brat miał, a ja miałem, ale to tylko rok, a zaś MZ-kę kupiłem 250. O, to już maszyna petarda, co? To już parę lat jeździłem. No. A wie pan, czym ja jeździłem? Znaczy teraz, ostatnio, nie? Bo kolega ma taki kolekcjoner rosyjskich motocykli. Iże, tak. O, i to było pragnienie, ale to mało. Jeździłem tym sportem. Ciężki był. No, ale tym sportem to 350 chyba. No. Oj, fajnie to idzie. Tylko no wiadomo, no to... Junaki, kumpel miał junaka, to kurde się nieraz pomijali. To najlepsze to, no, teraz to może asfalty, ale kiedyś to były takie kurwa gorsze drogi jak to. I no się te, junak to się trzymał, kurwa się ino ścisnęło kolanami baki. I szedł po piachu jak kurwa urs, jak czołg. A ja na tą CZ też nie mogłem narzekać, no, też. Była taka bardziej wichrowata ta. Aha. Ta Jawka 175. No może że lżejsza, nie? No 175 to ja CZ miałem. No to były te Jawy dwoma rurami, to była CZ z jedną. Mhm. To ja miałem tą taką bardziej crossową. Taka trochę odchudzona była. No ale motocykl jest fajna rzecz, nie? Ale kiedyś człowiek pragnął motocykle, żeby był dzieciakiem, to żeby ino rower sobie zorganizować. No, tak. Były lata 60. Ciężko było. Kiedyś to pamiętam, ktoś mi opowiadał, że pod urzędem pożyczali sobie motocykle, jak ludzie przyjeżdżali, nie? Pojeździli i odstawiali, nie? Jak ktoś kluczyk zostawił czy coś, nie? I tak wtedy się jeździło motocyklami. Dopiero później sobie jeszcze 76 to dopiero samochód kupiłem. To jeszcze Żuka do gospodarstwa. Ale ta MZ 250 to musiała być, co? Ale z tych nowszych czy z tych starszych? Z tym okrągłym bakiem jeszcze, tak? No nie te trąbki białe z bakiem, tylko te czarne. 63 rok produkcji. Mhm. One miały taki bak okrągławy, nie? No taki okrągły, czarne no. Były. W tym, w galerii był w zeszłym roku. Stały to. A wcześniej były tropiki, nie? Później dopiero. Później tropiki? Później te z białymi bakami, to zaś policja miała je. No. Jak byłem u tego kolegi, nie, co kolekcjonuje te motocykle, to byłem w szoku, że Rosjanie tyle tych motocykli wyprodukowali, tyle rodzajów, nie, tyle motorowerów, to tyle... M72 czy coś, co te kosze, wojsk, Urale, o Ural, mhm. Wojsku kurwa mieli. Ural, Dniepr, na to mówią różnie, nie wiem. Kurwa, bokser był taki, kurwa. No to Mata jeszcze z tymi przyczepami, no. Tam... No dużo, no nie wiem, ale chyba z 60 sztuk ma. O ja. Bardzo dużo, nie? Tam
pod Włocławkiem tym kurwa, co, co maszyny rolnicze robi. Borkowski, o. Krukowe? Redecz Krukowy, o. To i samolot stoi, kurwa, motocykle, samochody, tam też o kolekcjonuję. Kiedyś w telewizji go pokazywałem. Aha, a ten tylko rosyjskie, tylko. Ale takie te, ten Ural to mi się podobał, ale to kurwa chlało benzyny, no wiadro. No ja, mi dał się golnąć, nie, tą tuła, taki tuła był, to do Straży Granicznej, taki półkład, nie, to tym jeździłem, no i potem tymi iżami, nie, tym sportem i tym zwykłym, 250, to tak jak ta MZ-a, nie. Fajnie, fajnie, tylko mówię, no jak one stoją, nie, to też te i gaźniki i to i tamto, to nie przeczyści się, to wiadomo też inaczej chodzi, nie, a to sprzęgła, a to, nie. Pamiętam, pojechaliśmy z chłopakami tutaj z Tużan, kurde, pojechali no, czterech do Modli Bożyc na zabawę. Kurwa, ja po zabawie każdy kopnął motor i tego, i pojechał, dziewuchę na to. A ja kurwa, co kopłem, to i no pyk i nie chodzi, pyk i nie chodzi. Kurwa, wykręciłem świecę, pyk, nie chodzi. Przypchałem do domu, kurwa, z Modli Bożyc. 6 rano byłem w domu, przypchany. Ja pierdolę, jaki zajeb mieli z tym motorem. Ktoś coś tam mi napierdolił, albo wody, albo... Do baku, nie? No. Albo cukru. Taka moda była kiedyś, nie? Była, była. Kurwa, benzynę, zbiornik wylałem. Przyjechał kuzynio, tą CZ-tą, bo też tam w Tużanach miał. I te, bo ja się urodziłem i wychowałem tu w Tużanach. I kurwa, wymienili im benzynę. I linkę, i kurwa, Stużan dopiero odpaliła tam, na tamtej szosie. Bo tak, tam co... Ale co, nowe paliwo zalaliście? Nowe paliwo. No to mówię, coś tam, kurczę, a nie było smrodu czuć jakiegoś innego? Jak odpaliła? Nie pamiętam już tego. A, ale jakby, bo zawsze coś w gaźniku zostaje, bo z gaźnika pewno nie wydaliście jeszcze. A gdzie, no nie chciało się rozbierać, kurwa. No. Wiele jeszcze. No. Ale nie, no gaźnik to prosto tam, nie? No. No. Ale mówię, jak zaśmierzy... Dopiero odpaliła, kurwa, w tym. No. No to musieli coś nalać, nie? Cukru. No. To paliczko... Nie wiem, co z nim zrobiłem. Tak stoimy, pomyślą, że jakieś zebranie i tu dołączą do nas, nie? Wszyscy wolni jeżdżą. O. Jak to zapierdalają? Nie, tu wolno jeżdżą. Nie jeżdżą szybko. Ja jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś tu zasuwał. No w zeszłym roku pan mnie też pamięta, jak tu jeździłem. No, ale chyba innym motorem. Innym, no. Jak ktoś jeździ na kole, to tylko ja. A wy tam to podlewanie, nie? Tam uruchamiacie, to tam zawsze robotę macie, nie? Tam syn w Wincy tu się urzęduje, a ja to już emeryt. No. Ale dojrzeć trzeba, nie? A tam z ciekawości trzeba trochę poruszać się. No. Trzeba siedzieć w domu. Ale chłodnica jeszcze ma tu. No. Chłodnica jest. To czym? Gdzie się chłodzi? Cylinder? Tutaj. Pompa jest, nie? Gaźnik. No i tu są węże i tu do pompy idzie. Komora spalania. Ciekawy motor. No wyczynowe takie, nie? Bo to w teren typowo, nie? Tak do jazdy no, taki. Opony, kurde. No. Koła jakie, nie? Te zębatki. Z tyłu 50, w tamtym 52 miałem zęby. To takie patele, nie? No. Szybko obrotowy silnik. No, to 60 koni ma. Ile? 60. Kurwa, jak traktor. No. No to rwie, nie? Ja i tak ją trochę osłabiłem, nie? Bo
przez ten dyfuzor, nie? Bo tutaj te, bo w zwykłych dwusuwowych kiedyś to nie było dyfuzora, nie? A teraz moc to robi ten dyfuzor, nie? Po prostu się tutaj znaczy po prostu wybuch tam następuje, nie? Tu jest zwężenie, tam jest szeroki. No. Tu mam dozownik pod siedzeniem olej, czyli nie robię mieszanki, tylko mam tutaj automatyczny dozownik oleju, nie? Do dwusuwa. Junaki tak miały, ale to były czterosuwy. Junaki były czterosuwowe. Ale MZ-ki te wszystkie inne to dwusuwy, nie? CZ-y, Jawy. No i takie to teraz motocykle robią. No Jawa też robiła te enduro, nie? Kiedyś. No później były takie czarne Jawy 350, ale to już, już to syn bardziej na nią cierpiał, ale później 170 naszą. No, ale pan zobaczy jeszcze tutaj hydrauliczne ten sprzęgło. Pan zobaczy jak chodzi. No właśnie, no ciutko. No. No tak, tak normalnie. I jak te? Weź sobie kupił CZ-kę, jeździł do szkoły do Kościelca, wracał ze szkoły, a koło kościoła Matki Boskiej ty szeroki wyjechali i wyjeżdżał żuga, a chłopcy jechali do domu. Jak to teraz mówią, tego laubica, pierdolili tego żuka i na tym środkowym... A to znam tych ludzi. To dwóch chłopaczków się tam no, było. No, no to z mojego osiedla. No. No to były lata które? 80. 90, krótko 90. 90, no. I za OMZ-kę sprzedał, rok tylko jeździł. No to dużo wtedy ludzi po tym wypadku posprzedawało. No. Jechał ze szkoły, to przyjechał, mówię, o co żeś taki zmartwiony? A, ojciec powiedział, sprzedaję motor. No mówię, co, pchałeś go, czy to? Popsuł ci się? Nie, widziałem wypadek, mówię, chłopaki. No dobra, trenuję dalej. Wszystkiego dobrego, zdrowia. I żeby ci się nie przejście, jakie mnie zdarzyło. Dobrze. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. End.